witam Państwa serdecznie. Chciałem dzisiaj króciutko zapowiedzieć targi książki historycznej, na których będę gościem niespecjalnym, tak to powiem. Jak co roku będę gościem niespecjalnym. Jest taka kategoria, niespecjalni goście. I to ja. Jako gość niespecjalny, proszę Państwa, zapraszam Państwa na tę imprezę, bo ona jest fantastyczna. Zawsze przychodzi tam mnóstwo osób, wstęp jest wolny. Jest mnóstwo ciekawych książek, mnóstwo wystawców, wydawców, autorów. Towarzyszą temu rozmaite imprezy, w których ja nie uczestniczę programowo, ale jestem na stoisku wraz z innymi autorami. Jestem na stoisku i sobie tam cichutko siedzimy i sprzedajemy swoje książki. Targi zaczynają się 29 listopada i trwają do 2 grudnia. Serdecznie Państwa zachęcam. 4 dni przygody z książką. Oczywiście pamiętajmy, że tam jest po prostu bardzo dużo ludzi. O tym Państwo musicie pamiętać, więc dobrze jest się przygotować na to, bo nie ma gdzie usiąść, nie ma jak odpocząć. Natomiast no, jest to doświadczenie bardzo intensywne. My będziemy na stoisku numer 11 obok Domu Spotkań z Historią. Oraz jeszcze jakiegoś wydawnictwa prawicowego, ale nie pamiętam jakiego. Stoisko numer 11, niedaleko, prawie w środku hali, prawie w środku Arkad Kubickiego będziemy. I teraz tak, będę ja, na pewno będzie w sobotę i w niedzielę Krzysztof Osiejuk, czyli Tojach. Kto jeszcze będzie? Pewnie przyjdzie Szymon, nie na cały dzień, w czwartek i w piątek, bo on pracuje, ale po południu zapewne będzie. W któryś dzień będzie Hubert Czajkowski, który będzie rysowywał autografy do swojego komiksu Noc Świętego Bartłomieja. No i to myślę wystarczy, dlatego że stoisko jest niewielkie, ze względu na horrendalne ceny tych stoisk. Ja nie zamawiam większego, bo no, ono się musi zwrócić. Ja jestem tam też po to, żeby zarobić jakieś pieniądze, no bo z tego żyję. Więc 4 autorów, proszę Państwa, to w zupełności wystarczy. Także będzie gęsto. Będzie gęsto. Postaram się, żeby... już się postarałem. Żeby były nowości. Jak Państwo wiedzą, mamy nową baśń, mamy nowego nawigatora. Jutro, czyli w środę, dzisiaj jest wtorek, w środę przyjeżdża do nas kolejna książka. Wydaliśmy zapomnianą zupełnie książkę Hermana Zdzisława Scheuringa, polskiego lekarza mieszkającego w Londynie po wojnie, czy Królobójstwo. To są takie rozważania, proszę Państwa, fachowca od medycyny na temat prawdopodobnego zamachu na życie Stefana Batorego, czyli prawdopodobnego otrucia króla. Bardzo ciekawe, przywołujące konteksty nieznane, zaskakujące, ukryte. I jest to książka, która się rozprawia definitywnie z taką wizją, że król zmarł na niewydolność nerek, jak to twierdzą historycy, a kto temu zaprzecza, to się kompromituje. No więc, proszę Państwa, król, ja to przypominam ciągle, król w przeddzień tego ataku, a umierał 3 czy 4 dni, w przeddzień tego ataku polował z Rohatyną na dziki, pędząc po ośnieżonym polu na spienionym koniu. Jak ktoś ma chore nerki, to nie wstaje z łóżka i ma kłopot z tym, żeby dojść do toalety, a nie wsiada na konia i w mróz siarczysty gna za zwierzyną po polu. To są złudzenia. Oczywiście można się nimi karmić, można w nie wierzyć po to, żeby się poczuć lepiej i żeby się poczuć człowiekiem zaakceptowanym towarzysko, ale przymusu nie ma, proszę Państwa, przymusu nie ma. Ja na podstawie tej książki napisałem sporą część 3 tomu Baśni jak Niedźwiedź, historii polskich, już trochę zapomnianego, który oczywiście jest cały czas w sprzedaży. Sporą część, proszę Państwa, i bardzo Państwa zachęcam do tej książki, do przeczytania tej książki. Nie mogę jej pokazać, bo jej nie mam. Natomiast Tomek zrobił fantastyczną okładkę zupełnie taką nieoczywistą, jak to on, i pełną symboli. Będzie ta książka z nami już w czwartek na targach. Serdecznie zapraszam. Jeszcze raz powtórzę, targi od czwartku do niedzieli, 29 listopada, 30 listopada, 1 grudnia i 2 grudnia.
W następnym tygodniu mamy pierwszą naszą konferencję w Pałacu Tłokienia pod Kaliszem. Potem mam wykład o świętym Stanisławie w radiu, w Akademii Wnet, proszę Państwa, w sobotę. Nie wiem, o której godzinie jeszcze, a czy może wiem, ale zapomniałem. No a potem święta, a potem święta, potem święta. Chyba o 10 jest ten wykład, chyba o 10 jest ten wykład. Potem całe szczęście święta, trochę odpoczynku i proszę Państwa, w marcu, na początku marca, jeszcze nie zdradzę daty, kolejna konferencja, a przedtem postaram się pojechać na targi do Poznania. Na targi do Poznania, na których nie byłem z 5 lat może. W samym mieście też nie byłem bardzo dawno. Więc warto się przypomnieć mieszkańcom Poznania i zobaczyć, jak oni tam żyją i może ktoś przyjdzie i kupi jakąś książkę. Także zachęcam Państwa serdecznie jeszcze raz. Targi warszawskie, Tłokienia, wykład w Akademii Wnet, przerwa. A, jeszcze mnie do Leszna w międzyczasie zapraszają, ale będziemy negocjować warunki, jak to tam w tym Lesznie ma być. W styczniu, potem obfita wydarzenia wiosna i tak do wakacji, bo musimy zwiększyć nieco tempo naszego funkcjonowania. Co prawda kolega Jarosław, który składa książki, mówi, że on nie zauważa, żeby tempo się zmniejszyło, ale ja uważam, że ono się zmniejszyło i należy je zwiększyć. W związku z tym będziemy je zwiększać. Oby nam tylko zdrowia na to starczyło i żeby Pan Bóg nam sprzyjał i pozwolił na realizację tych wszystkich przedsięwzięć. Dziękuję Państwu bardzo. Zapraszam na targi.